Cześć! Naprzód! Renatko, Leopoldzie, chodźcie, zaczynamy! W małym domku nad brzegiem morza mieszka brat Jan i jego mali przyjaciele. Brat Jan jest artystą, który ilustruje i przedstawia historie opowiedziane kiedyś przez Pana Jezusa. Przy pomocy gier, zabaw i muzyki przypomina dzieciom biblijne przypowieści, ucząc je, jak żyć we wzajemnej miłości i szacunku. Bo tak się składa, że w tym domku... Nie powiedziałam mu całej prawdy, bracie Janie. Czasami... Nikt mnie nie kocha w tym domu. Nie przebaczę ci tego typu. Nie wszystko jest idealne. A więc ty mi też, Renatko, nie przebaczysz? Tymku, zniszczyłeś mój obraz. Trzeba więc rozwiązać problemy. Teraz namaluję plakat. Nie wziąłem żadnego sera. Idę do mojego domku, mam was dość. Żeby nam wybaczono, musimy sami wybaczyć. Naprawdę? Tak, mówi o tym przypowieść. O, naprawdę? Poznaj przypowieść Jezusa razem z mądrym bratem Janem. Wszystko wam wyjaśnię. Mam pomysł. Jest przypowieść na takie okazje. Śliczną i dobrą Renatką. Nie ma za co. Robię to, co powinnam. Małym i wrażliwym Tymoteuszem. Bracie Janie, modlisz się? Tak. Aha, dobrze. I zawsze wesołym Leopoldem. Trzeba się dowiedzieć, kto jest intruzem. Może zostawił jakiś ślad na oknie. Sprawdźmy. Śpiewaj piosenki i przeżywaj niezapomniane przygody razem z nami. Uruchom swoją wyobraźnię. Przygotuj się na chwile przepełnione radością i muzyką. I odwiedź mały domek nieopodal morza. Domek na skale. Domek na skale. Już niedługo w waszych domach.